Nasz Widzew to program przygotowany przez klub sportowy Widzew Łódź. A w studiu już Marcin Tarociński, a więc teraz kwadrans dla wszystkich sympatyków Widzewa. Dobry wieczór, Marcin. Witam Państwa, witam Ciebie Piotrze, witam jak zawsze w niedzielę 19.10. Nasz Widzew, pora rozpocząć, a tradycyjnie rozpoczniemy od konkursu. Konkurs dla naszych słuchaczy, dla kibiców. Ja przy okazji jeszcze tylko dodam, że jesteśmy Wam winni odpowiedzi z poprzednich dwóch edycji. Pytaliśmy m.in. o podanie dwóch niemieckich drużyn, z którymi Widzew rywalizował w europejskich pucharach. Odpowiedzi przyszło sporo prawidłowych. Ja tylko dodam, liczą się te dwie, które przyjdą najszybciej na skrzynkę mailową. Adres naszwidzew@widzew.com. Na ten adres także dzisiaj przysyłajcie swoje odpowiedzi. Wtedy mówiliśmy o drużynach z Niemiec. To była Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Irdingen i Eintracht Frankfurt. W sumie czterokrotnie łodzianie rywalizowali w pucharach europejskich właśnie z drużynami naszych zachodnich sąsiadów. Widzewski konkurs. I przechodzimy już do konkursu. Tydzień temu pytaliśmy dla odmiany o królów strzelców ekstraklasy w barwach Widzewa. Mirosław Tłukiński, Marek Koniarek, to ta dwójka. A dziś zadam Państwu inne pytanie. Z jakim rywalem Widzew grał ostatni mecz na starym stadionie przy Piłsudskiego 138? Z jakim rywalem Widzew grał ostatni domowy mecz na stadionie, starym obiekcie przy Piłsudskiego 138? Do wygrania, no, dwa bilety na hitowo wręcz zapowiadający się mecz w przyszłą sobotę z GKS-em Katowice. Pytania więcej nie powtarzam. Kierujcie swoje odpowiedzi na skrzynkę mailową naszwidzew@widzew.com. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam. Czyli jednak nie było takie łatwe, jak się... Obawiałem się, że jednak to nie będzie wcale aż takie trudne pytanie, ale nie będę więcej mówił, mam tendencję do tego, że za chwilę zdradzę odpowiedź i będzie po zabawie dla wszystkich. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem w studiu jest bramkarz Widzewa Łódź, Wojtek Pawłowski. Witam serdecznie, Wojtku. Witam serdecznie. Co oznacza, że mówić będziemy m.in. o wczorajszym meczu, a właściwie strzelaninie, które odbyło się przy Piłsudskiego 138. Piotrze, przypominasz sobie ostatnio mecz z 10 bramkami? No ja sobie przypominam taki mecz, ale to wtedy wynik był trochę odwrotny. I to był mecz pucharowy. Aha, no ale to nie było 10. Nie było 10. W każdym razie. Natomiast wczoraj rzeczywiście 7-3 Widzew pokonał Pogoń Siedlce. Dodajmy, jest to drużyna, z którą widzewiacy wcale nigdy nie mieli łatwo. To były bardzo trudne, wyrównane spotkania. Pamiętamy mecz w minionym sezonie zakończony w Łodzi remisem 1-1, czy mecz poprzedniej rundy jesiennej. Wtedy wygraliśmy w Siedlcach też po ciężkim boju 2-1. Tym razem, no cóż, kibice doczekali się worka bramek, niesamowitych akcji, pięknych goli. No to wszystko było. To, co za co kochamy tak naprawdę piłkę nożną. Piotrze, ty miałeś okazję porozmawiać już z bohaterami tego wieczoru wkrótce po zejściu z boiska. Tak, rozmawialiśmy z Konradem Gutowskim, rozmawiałem też z Gąsiorem, który pierwszy raz miał okazję zagrać debiut. No ale na początek trener Widzewa, Marcin Kaczmarek. Bardzo dobra pierwsza połowa, agresywna, dużo sytuacji, ładne bramki i radosna twórczość w drugiej. Ładne bramki z dwóch stron. Tak pół żartem, pół serio oczywiście. Nie często zdarza się, że zespół strzela 7 bramek w meczu ligowym, także to rzeczywiście duży plus i chwała moim zawodnikom za to. Natomiast oczywiście no, jako profesjonaliści musimy się gdzieś tam lekko doczepić do koncentracji, do sposobu, w jaki weszliśmy gdzieś tam w tą drugą połowę. No było trochę tej radosnej twórczości, tak jak powiedziałem, ale nie chciałbym, żeby to w jakiś sposób przysłoniło to, że zagraliśmy dobry mecz, bo tak jak mówię, no nie jest łatwo strzelić 7 bramek, a myślę, że mieliśmy jeszcze kilka sytuacji bardzo dobrych do tego, żeby tych bramek było więcej, także my jako trenerzy oczywiście wyciągniemy wnioski z tych momentów słabszych, ale też to musi nas budować na przyszłość, że ten potencjał ofensywny jest duży i myślę, że to było dzisiaj widać. Konrad Gutowski, strzelec z dwóch bramek. Konrad, ale żeby nie było tak słodko i nie tak różowo, to ja zacznę od tego. Nie czujesz tego trochę i nie uważasz, że w tym spotkaniu to Widzew strzelił 10 bramek? No, może tak być. Troszkę popełniliśmy te błędy. Czy to troszkę indywidualnie, czy to też całość zespołu, bo coś się bierze z czego, więc... Tak jak mówię, będziemy mieli na pewno to na wideo, zobaczymy jak to padło, więc myślę, że wszystko będzie przeanalizowane.
Dobrze. Powiedz, pamiętasz w swojej karierze taki zwariowany mecz z taką dużą ilością bramek? Pamiętam jeden taki mecz, ale to jeszcze w juniorach, jak przegraliśmy bodajże 13-0, więc to tak zapada w pamięć. Natomiast takich szalonych meczów raczej rzadko się zdarzają, 7-3 jeszcze w zespołach seniorskich. Powiedzmy szczerze, rywal wam trochę w tym pomógł, ale w ataku dużo wam wychodziło, właściwie wychodziło wam wszystko. Tak, wychodziło bardzo dużo, ale też nie mówmy, że strzeliliśmy wszystko, co mieliśmy, bo mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramki, ale myślę, że 7 bramek to i tak bardzo dobra skuteczność. Wam taki mecz był bardzo potrzebny, właśnie wygrać z dużą przewagą, strzelić dużo bramek. Znaczy, może tak, ale też nie stracić 3 bramek, więc super, że strzeliliśmy 7, źle, że straciliśmy 3, ale myślę, że podbudowuje nas właśnie taka skuteczność, to, że złapaliśmy serię i no, liczy się to, że wygraliśmy, przynajmniej dla mnie. Fajnie, że zdobyłem ja 2 bramki, Marcin 2 bramki, ale gdybyśmy zwyciężyli 1-0, to i tak dopisujemy kolejne 3 punkty. Marcel Gąsiole, Marcel, wreszcie wyszedłeś na boisko, wreszcie poczułeś tą atmosferę właśnie z płyty. No dokładnie, dziś nieprzyjemny uraz. No pechowo się zaczęło to wszystko, ten pobyt w Widzewie, ale cieszę się, że koniec końcem debiutuję przy fajnym wyniku. Trener dał mi szansę i wydaje mi się, że wykorzystałem ją i teraz wiadomo, chcę jak najwięcej grać i będę robił po prostu na treningach wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu dostawać tych minut więcej. No i umówmy się, miałeś swój udział przy ostatniej bramce, bo to ty właściwie rozpocząłeś tą akcję. No, nie chcę tutaj wychodzić przez szereg, na pewno fajna akcja całego zespołu, nawet nie pamiętam jak to się zazębiało, ale fajnie, że ta piłka trafiła do siatki. Wysoki wynik, ale tak jak powiedziałem wcześniej, musimy pilnować tego co z tyłu, bo za tydzień przyjedzie GKS z Katowice, my pewnie będziemy mieli mniej sytuacji, a po prostu goście też będą chcieli coś stworzyć, dlatego musimy wszystko zrobić, żeby tych sytuacji Katowice sobie stworzyły jak najmniej i po prostu zostawić tutaj 3 punkty. To powiedz, jak to wyglądało z ławki rezerwowych do płyty, dopóki nie pojawiłeś się na boisku? Przecieraliście trochę oczy ze zdziwienia po tej pierwszej połowie? No tak, przynajmniej jak z mojego pobytu jeszcze nie pamiętam takiego, można powiedzieć, łatwego meczu. Wiadomo, że po prostu to, co mieliśmy, strzeliliśmy. Tak się mecz ułożył, ale trzeba zejść na ziemię, bo wiadomo, nie każdy mecz taki będzie. Nasz gość. Tyle trener Marcin Kaczmarek i zawodnicy na gorąco po meczu Widzew Łódź Pogoń Siedlce. My przechodzimy już do rozmowy z Wojtkiem Pawłowskim. Wojtku, zacznę trochę przekornie. 3 stracone bramki to akurat nie jest twoja specjalność. Znaczy no tak, no po ostatnich naszych wynikach można tak stwierdzić. Wiadomo, że to nie jest nic przyjemnego dla obrońców i dla bramkarza, kiedy się wyciąga 3 razy piłkę z siatki. Wiadomo, że ten wczorajszy nasz mecz był mega szalony dla nas, dla piłkarzy, dla całej publiczności, która była na stadionie i oczywiście też ludzi, którzy nie mogli być na meczu. Wiadomo, że szkoda, bo mieliśmy tam jakąś fajną serię na 0 z tyłu, ale uważam, że taki mecz też się nam przyda, bo przynajmniej wiemy, nad czym musimy dalej pracować, czego jako zespół potrzebujemy do tego, żeby być jeszcze lepsi. Zagraliśmy dobre spotkanie, nie idealne, bo oczywiście zdarzyły się nam błędy, które przyczyniły się właśnie do straty tych 3 bramek. Trzeba je po prostu szybko skorygować, przeanalizować, no i na przyszłość zrobić wszystko, żeby tych kolejnych błędów nie popełnić. Mówimy o straconych bramkach, ale tak naprawdę było się z czego cieszyć. Zrobiliście kibicom gigantyczną frajdę przy Piłsudskiego. 7 bramek zdobytych, mnóstwo akcji ofensywnych. Ta siła na tle Siedlec była no, wręcz porażająca, bo tych goli mogło być rzeczywiście więcej. Tutaj padło pytanie do Konrada Gutowskiego, który no, z trudem jakiś juniorski mecz sobie przypomniał z dużą ilością goli. Ty w swojej takiej już dorosłej karierze pamiętasz taką strzelaninę ze swoim udziałem? Znaczy ze swoim udziałem może nie, ale jak byłem we Włoszech w Udinese, to pamiętam jak graliśmy z Interem Mediolan na wyjeździe i tam bodajże padł wynik 5-2 dla nas. Także graliśmy na ciężkim terenie z ciekawym rywalem. Nie grałem w tym meczu, siedziałem na ławce, ale tak naprawdę jakby ten mecz tylko przychodził w tym momencie do głowy. Ja tylko dodam, drodzy Państwo, że my czekaliśmy bardzo długo przy Alei Piłsudskiego rzeczywiście na 7 bramek w wykonaniu Widzewiaków. Ostatni raz taka rzecz miała miejsce w 2009 roku ze Zniczem Pruszków też 7-0, a dawno, dawno temu
w latach 80. w Ekstraklasie z Krakowią. Wojtku, ale teraz chciałbym porozmawiać o tym, co ciebie ostatnio spotkało. Wczoraj otrzymałeś bardzo ważną, bo tak naprawdę ufundowaną przez kibiców statuetkę piłkarza miesiąca. Jest to fajne wyróżnienie i w pełni dla ciebie zasłużone. Tutaj ja myślę, że większość z was się zgodzi z tą opinią. Świetnie wprowadziłeś się do widzewskiej bramki. No to prawda. To jest rzecz, która mega cieszy. Na pewno daje motywację, daje kopa do dalszej ciężkiej pracy, którą wykonuję codziennie na treningach. Oczywiście też muszę pochwalić swoich kolegów zespołu, no bo gdyby nie oni, tak, to też by to wszystko tak się nie potoczyło, bo też w niektórych sytuacjach mi pomagali. Wychodziliśmy obronną ręką z trudnych sytuacji. Ja jestem na bramce po to, żeby bronić, tak. Marcin jest z przodu po to, żeby strzelać i tak jak mówię, no, każda formacja ma jakieś zadanie w konkretnym meczu. Cieszę się, że to wszystko po tych moich wcześniejszych niepowodzeniach tak ruszyło do przodu. Że w końcu znalazłem swoje miejsce, gdzie mogę się dalej rozwijać, gdzie mogę pozyskiwać dalej swoje umiejętności, tak, i rozwijać je, oczywiście poprawiać swoje słabsze strony. Tak mówię wcześniej, no to jest fajna rzecz, ale to jest tylko dodatek. Najważniejsze jest to, że wygrywamy mecze, że mamy serię, bodajże 8 z rzędu nie przegraliśmy meczu, tak? Też jest to jakiś tam wyczyn, ale na pewno na tym nie poprzestaniemy. Dalej będziemy chcieli wygrywać tych meczów jeszcze więcej. Mówię, no do końca sezonu zostało jeszcze kilkanaście ciężkich spotkań. Będziemy chcieli oczywiście każdy mecz wygrać. No i będziemy ciężko na to pracowali na każdym treningu, żeby tak się stało. Powiedziałem Wojtku już wcześniej, że muszę cię o niektóre interwencje zapytać, bo kibice już tak zaczęli sobie liczyć powoli, ile punktów Widzew ma więcej dzięki twoim skutecznym interwencjom, jednocześnie i efektywnym, i efektownym. No ale pamiętam, no te ze Śląskiem Wrocław, z meczu pucharowego z Górnikiem Polkowice, natomiast przebiłeś wszystko w Toruniu. Ostatnia minuta, coś nieprawdopodobnego. To była interwencja na wagę 2 punktów. Zdobyliśmy 3, a nie skończyło się na 1. Znaczy, no niby można tak powiedzieć. No, generalnie jestem po to, żeby bronić, tak? Żeby pomagać zespołowi w jak najlepszym stylu, w jak najlepszym jakby momencie, który dawałby nam zwycięstwo, dawałby nam jakiekolwiek punkty w meczu, bo też nie będzie tak, że za każdym razem będę, jak mówię, no, będziemy wygrywać 1-0 i na przykład będę mógł w stanie obronić taką piłkę, prawda? Cieszę się, że jestem w stanie, że mam takie wielkie ręce, że potrafię te piłki wybijać z tej linii. No tak nie wygląda, nie? Nie, ale tak jak mówię, no, też w dużej mierze w Toruniu pomogło mi boisko, bo boisko też było nie do końca dobre. Było tam w końcówce meczu było bardzo dużo tak jakby tej trawy, która się odrywa od podłoża. Było też błoto i akurat ta piłka, która wyleciała z gąszczu, odbiła się w błoto i poprzez to ona spowolniła i nie odbiła się w stronę bramki, tylko odbiła się do góry. To też dało mi czas na to, żebym mógł zareagować, bo myślę, że jakbyśmy grali tutaj na naszym stadionie i ktoś uderzyłby taką piłkę w kozioł, to nawet nie wiem, czy bym się rzucił do tej piłki, bo po prostu nie starczyłoby mi na to czasu, bo ten strzał był z bodajże 4 metra i po prostu no, to szczęście mi jakby przysłużyło, że odbiła się ona do góry, co też mi dało mi handicap na to, żeby tą piłkę bronić. Rozłożyliśmy tę akcję na części pierwsze. Zdradziłeś troszeczkę tej kuchni bramkarskiej. No kilka takich interwencji bardzo pewnych, które dają kolegom też poczucie, że no jest z nimi ta ostatnia instancja w bramce, która zawsze pomaga. No, często się mówi, dobrze bramkarze od tego są, żeby pomóc drużynie. Czy Wojtku, możesz teraz powiedzieć po tym czasie jeszcze nie aż tak długim spędzonym w Łodzi, że powoli to zaczyna być ważne miejsce w twojej piłkarskiej karierze? Znaczy, no niby tak. Już czujesz, że jesteś już tu u siebie, wkomponowałeś się znaczy, tak, w to towarzystwo, w tych kolegów, w ten klub. Tak, ja się bardzo dobrze wkomponowałem w zespół. Jestem w miejscu, gdzie mogę się dalej rozwijać, gdzie mam do tego narzędzia, które pozwolą mi się stać lepszym bramkarzem. Mam wszystko, czego potrzebuję tak naprawdę, żeby być jeszcze lepszym, tak? Żeby bronić jeszcze więcej piłek.
Zawsze jakby w szatni piłkarskiej ważny jest to kontakt z chłopakami zespołu, bo później na boisku są takie sytuacje, za które tak naprawdę idziemy za sobą w ogień. I atmosfera w sporcie, czy to w piłce nożnej, czy w jakichś innych tam piłce ręcznej, czy w koszykówce jest bardzo ważna, bo to buduje charakter, to buduje pewność siebie, no i oczywiście też jakby na te grono tych wszystkich piłkarzy, tych wszystkich zawodników, którzy są na co dzień, przebywają po kilka godzin w klubie, dają nam takiego jakby kopa i wzmacnia nas to przede wszystkim mentalnie. Wojtku, czas niestety dobiega końca, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Ja życzę tobie, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, zresztą też na co dzień, o tym, że jeszcze miałeś niewiele czasu, by tak dobrze poznać miasto, skorzystać trochę z jego uroków, wciągnąć się w tę Łódź. Życzę ci, żeby tego czasu było jak najwięcej, sobie też i kibicom, myślę, Widzewa także. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. To wszystko w dzisiejszym programie Nasz Widzew. Dziękuję, Piotrze. Dobrej nocy. A ja wam dziękuję za wizytę w studiu. Dobranoc. Nasz Widzew to program przygotowany przez Klub Sportowy Widzew Łódź.